Dzisiaj będę Wam opowiadała o tym, jak znaleźć wykonawcę, jak współpracować z ekipą remontową, jakie pytania zadawać, jak w ogóle wybrać ekipę. Mamy godzinę, nie wiem, czy wszystko mi się uda zrobić, ale postaram się jak najwięcej. Rzeczy, o których opowiadam, są zrobione na podstawie mojej książki Od inspiracji do aranżacji, czyli Jak pięknie mieszkać. Jest to ABC urządzenia wnętrz. Jest to bardziej, zobaczcie, poradnik, który zawiera mnóstwo jakichś zdjęć i infografik, ale głównie składa się z porad dotyczących, jak krok po kroku poradzić sobie z aranżacją wnętrz, więc jeżeli chcielibyście mieć tą wiedzę spakowaną w formie właśnie pisemnej, i nie wystarcza Wam to, co mówię tutaj na tych live'ach wtorkowych, to zapraszam, po prostu możecie sobie taką książkę przez internet kupić. Ona gdzieś będzie w księgarniach, ale jeszcze nie wiem, w których, ja się akurat tu nie zajmuję. To jest taki dosyć długi proces, ale przez internet możecie oczywiście to kupić. I po kolei będę Wam dzisiaj na ten temat mówiła, ale fajnie by było, jakbyście mieli jeszcze jakieś pytania. W ogóle, jak macie jakieś pytania, to na grupie Urządź swoje mieszkanie z Agnieszką Pasiek-Adamek albo A to mi się podoba. Możecie wklejać, tak jak mówiłam wcześniej, linki, różne materiały, jakieś wątpliwości, pytania, zdjęcia, skany, bo jeżeli ja nie będę mogła odpowiedzieć, to na pewno ktoś w grupie też będzie mógł Wam pomóc i dzięki temu po prostu rozwiążecie te problemy bardzo, bardzo szybko i albo przynajmniej zniwelujecie jakieś tam straty i będzie Wam łatwiej po prostu działać i współpracować. Dla osób, które mnie nie znają, nazywam się Agnieszka Pasiek-Adamek. Od prawie 12 lat zajmuję się projektowaniem wnętrz, prowadzę studio projektowe Ato. I bardzo chciałam zawsze dzielić się wiedzą, tworzyć właśnie takie materiały, jak tutaj robię. Bardzo chciałam wydać swoją książkę i pomóc wielu osobom, dlatego że projektując wnętrza mogę dotrzeć tylko do bardzo grupy ograniczonych odbiorców, tylko iluś tam osobom mogę, kilkudziesięciu rocznie mogę pomóc, a za pomocą mojego kursu, który stworzyłam, czyli jak samodzielnie urządzić swoje wnętrze, czy za pomocą właśnie książki, którą napisałam, mogę pomóc większej ilości osób i mogę dotrzeć swoją wiedzą. Jest to takie must have urządzenia wnętrz spisane w małą grupę, w małą pigułkę. Mam nadzieję, że Wam się to przyda. O, jesteś, Agnieszka, super, bardzo się cieszę. I chciałabym, żebyście po prostu pięknie mogli mieszkać, mieli fajne, ciekawe wnętrza, bo to tak naprawdę od nas zależy, jak będziemy się czuli, czy będziemy szczęśliwi, czym się otaczamy. Oczywiście musimy otaczać się też wspaniałymi ludźmi, ale wszystkie te przedmioty, które są naokoło nas, kolorystyka, to w ogóle jak tworzymy tą swoją przestrzeń naokoło, bardzo mocno wpływa na to, jak się czujemy, czy jesteśmy szczęśliwi i jak się czują inni domownicy. Więc warto by było zadbać o to, żeby było ślicznie i pięknie. To jest, dzisiaj jest 8 live, czyli tych live'ów już było do tej pory 7, czyli już 2 miesiące robię live'y. To jest niesamowite. Mi się wydaje, że ja po prostu zaczęłam to w zeszły wtorek, a teraz już jest 2 miesiące. Super, bardzo się cieszę. Mam nadzieję, że korzystacie z tej wiedzy. Przynajmniej tak mi piszecie, że korzystacie. Dziękuję za wszystkie informacje, maile od też osób, które przerobiły kurs, który cieszy się takim pozytywnym odzewem. Myślałam, że więcej będzie uwag, a ich jest bardzo mało, także też zachęcam dla osób, które ten kurs Jak urządzić swoje wnętrze jest dla osób, które chciałyby się zmierzyć z tym wyzwaniem samodzielnie albo po prostu najzwyczajniej w świecie nie stać te osoby na to, żeby zapłacić kilkanaście tysięcy za projektanta wnętrz. I teraz zacznę od ekipy remontowej. Udostępnię Wam za chwileczkę ekran, ale najpierw troszeczkę popowiadam. I teraz, co jest jak gdyby najważniejsze? Chciałam dzisiaj też opowiedzieć kilka historii o wykonawcach, ale boję się, że jak się rozgadam, to będziecie mieli mniej tej treści, więc może na koniec to zostawię. Różne jakieś anegdotki, ale chciałabym się dzisiaj skupić na tym, jak wybrać tego wykonawcę i jak to jest istotne dla powodzenia Waszej aranżacji i że niestety Wy musicie w tym uczestniczyć, zaangażować się i poświęcić trochę czasu na to. Pierwsza rzecz. Wykonawca to też jest człowiek, taki sam jak Ty i ja. I
on nie będzie czytał w naszych myślach. Ja już kiedyś opowiadałam o tym, że projektant też nie jest wróżką, nie czyta w myślach, wykonawca też nie czyta w myślach. Nie chodzi mi teraz o to, że ja będę teraz broniła, że każdy wykonawca jest świetny, że my byliśmy się tutaj starać i jakoś się naginać. Nie, nie, nie. Tylko chodzi o to, żeby ta współpraca była fajna, zdrowa, to powinniśmy jasno komunikować nasze potrzeby. I teraz od czego zaczynamy? Od tego, żeby znaleźć tego wykonawcę. Jak przerobicie wszystkie kroki w live'ach, albo zobaczycie sobie w kursie, albo w książce, to widzicie, że pewne rzeczy trzeba robić po kolei. Ja o tym mówię w 6 chyba i w 7 live'ie, czyli jak zaplanować kolejność prac, harmonogram prac i co musi być po kolei zrobione. Więc ja do tego nie będę wracała. I teraz powiedzmy, że te wszystkie kroki macie już przerobione i jesteście na etapie wyboru wykonawcy. Możecie po pierwsze zrobić ogłoszenie na Facebooku i napisać, że szukacie takiego wykonawcę, ale musi być to ogłoszenie bardzo precyzyjne, które będzie mówiło dokładnie, kogo wy szukacie. Nie, że szukam wykonawcę, bo to jest za mało. Czyli ja mam taki dom, tyle i tyle metrów. Ja chcę, żeby w tym domu było zrobione to i to. Czyli jak odrobiliście lekcje domowe z poprzednich live'ów, to będziecie wiedzieli. Ja chcę, żeby w tym domu były takie płytki, na przykład gresowe i tak dalej. Im więcej tych informacji podacie, tym bardziej precyzyjnie ten wykonawca się do Was zgłosi. Bo wykonawców jest z jednej strony bardzo dużo, a z drugiej strony jest też taki rynek, że trzeba bardzo długo na dobrych wykonawców czekać. I teraz wydaje mi się, że nie ma wykonawcy, który jest idealny. Zawsze coś tam się może zadziać negatywnego, ale często mamy wpływ na to i my się też sami jako klienci przyczyniamy do tego, że coś jest nie tak. Więc jedna rzecz to jest Facebook, tak? Możemy takie ogłoszenie zrobić. Druga rzecz to są portale, takie jak Oferia i tak dalej. Tam możecie też zrobić ogłoszenie albo zobaczyć, kto się ogłasza i sprawdzić te osoby. Najsensowniejsze wydaje się z polecenia, chociaż to nie jest też gwarancja tego, że będziecie mieli wszystko zrobione dobrze. A dlaczego? To są dwie bardzo ważne, słuchajcie, rzeczy. Po pierwsze, dla kogoś ta ekipa była super, świetna, wspaniała i wykonała coś dobrze, wy, korzystając z tej ekipy, możecie być niezadowoleni. A dlaczego? Dlatego, że tamta osoba miała mniejsze na przykład wymagania, nie zwracała uwagi na idealną, nie wiem, cieniutką fugę, nie zwracała na jakieś odcienie silikonu i tak dalej, a wy jesteście detalistami, lubicie, że wszystko ma być idealne, perfekcyjne i tak jak trzeba. Wtedy może się okazać, że ta firma, ta ekipa nie jest dla Was dobra. Druga opcja, kiedy ekipa dla Was nie będzie dobra, to jest taka, że na przykład, i na to nie macie wpływu, że robiła coś świetnie dla kogoś, ale wszyscy podwykonawcy albo pracownicy się zmienili. Czyli kiedyś miała świetnego płytkarza, a teraz tego płytkarza nie ma. I tak dalej, i tak dalej. I no tego nie jesteście w stanie przewidzieć, ale możecie też się zapytać, czy ta sama osoba będzie na przykład kładła parkiet, czy ta sama osoba z ekipy będzie kładła płytki, kto to będzie w ogóle kładł. I takie informacje możecie dostać od tej ekipy remontowej, więc zapytajcie się o to, bo to jest ważne. Ja zauważam, że jest taka tendencja, że dobra, mam jakąś ekipę, to teraz zwalamy na ich barki wszystko, niech oni tam w ogóle to ogarniają, bo my nie mamy czasu, bo my tutaj mamy już zegarek tyka, musimy lecieć. A później jesteśmy zdziwieni, że ten remont po prostu się nie udał, że nie jest wszystko takie, jak my byśmy chcieli. My musimy podać dokładne informacje, żeby dostać ofertę. I teraz 5 rzeczy, ja sobie tutaj spisałam 5 takich błędów, które są popełniane właśnie przy współpracy, przy wyborze z ekipą i remontową. Pierwsze to jest brak wytycznych, co gdzie ma być zrobione. Jeżeli my precyzyjnie nie określimy, jakie płytki, gdzie one mają być, jakie farby, jakie kolory, nawet jeżeli tego nie wiemy, to musimy to przedyskutować z tym wykonawcą, to tak naprawdę on nie ma żadnych szans, żeby zrobić na wiarygodną wycenę i ofertę. I co za tym idzie? Kolejny błąd to jest oczywiście brak umowy, ale co się z tym wiąże? Że jeżeli Wy nie doprecyzujecie, czego chcecie, no to ono jakąś ogólnikową zakłada, nie wiem, szpachlowanie, tynkowanie, malowanie, ale nagle pojawiają się dodatkowe rzeczy i to wydłuża czas, a Wy byście chcieli, żeby w tym samym czasie to wszystko było wykonane. Co więcej, ta ekipa najczęściej ma jakieś inne zobowiązania, gdzieś jeszcze indziej, i nagle zaczyna biegać pomiędzy Waszą budową, kimś jeszcze i zaczynają się problemy. Dużo informacji my jako klienci podajemy wykonawcom ustnie. To jest totalny błąd. Przecież oni mają tak samo jak my mnóstwo rzeczy na głowie i tak samo jak my nie dostaniemy precyzyjnych informacji, że mamy zrobić, nie wiem, jakieś mamy zadania w firmie, to i to, i nie mamy tego zapisanego, to my po prostu nie będziemy tego wszystkiego pamiętali. Więc jeżeli macie
jakieś konkretne wymagania, potrzeby, powiedzcie o tym na samym początku, spiszcie to i dołączcie do umowy. Kolejna rzecz to jest brak wycen przed remontem. To jest w ogóle abstrakcja, ale umawiamy się z ekipą, ekipa zaczyna remont i nie mamy oferty. Nie mamy oferty, nie wiemy, ile zapłacimy. Wiemy, że dogadamy się, albo nam mówią, jakoś to będzie, nie? I teraz strzelam, mamy 25 tysięcy, a na koniec oni nam mówią, że to kosztuje 40 albo 50. I co wtedy? No musicie jak gdyby ustalić tą wycenę, a wycenę się ustala na podstawie wytycznych projektowych, na podstawie projektu. Jeżeli zaplanujecie to tak, jak ja tu pokazuję na live'ach, czy tak jak uczę wszystkich w kursie, albo tak jak opisuję w książce, no to będziecie mieli te wytyczne. Ale jeżeli teraz akurat oglądacie to pierwszy raz, to musicie pamiętać, że to nie jest tak, że on za Was to wybierze, te płytki, te panele i tak dalej, że on we wszystkich aspektach Wam doradzi, bo no, ekipa remontowa jest od remontu, a nie od doradztwa, nie od wyboru. To nie są osoby, które się świetnie znają na kolorach i na wszystkich materiałach, które są dostępne na rynku. Więc tą pracę domową musicie odrobić sami, musicie się do tego przygotować, bo jeżeli wykonawca będzie miał położyć mozaikę, to on policzy Wam inaczej za metr kwadrat, niż jak będzie kładł na przykład płytki gresowe, które mają, nie wiem, 60x60. Inaczej będzie kosztowało położenie płytek, które mają 120x60. A inaczej płytek, które są, nie wiem, 33x33, tak? Dlatego im bardziej precyzyjnie określicie, jakie są zmiany właśnie w ułożeniu płytek, czy jakieś zmiany w instalacji elektrycznej, chcecie dorobić jakieś punkty świetlne, albo chcecie, żeby wodkan był zmieniony, czyli nie wiem, zamiast wanny, żeby była kabina prysznicowa, to powinniście po prostu to ustalić. Cześć Ania. Ania mi tu pisze, że jest jeszcze fixly.pl. No i że wpisujemy nasze oczekiwania. Okej, okay, tylko Aniu, trzeba właśnie wiedzieć, jakie te oczekiwania nasze są. No bo jak ktoś ma zrobić wycenę, jak nie ma bladego pojęcia, co będzie w środku? I bardzo dużo osób, ja mogę powiedzieć, że większość idzie na żywioł, czyli bierze tego wykonawcę, czyli pierwszy błąd, nie mówi, co dokładnie chce, żeby to było na żywca, co wydłuża proces, koszt i tak dalej. Dwa, drugi błąd, nie ma wyceny przed remontem i ekipa nagle startuje i coś robi, to też jest błąd. Trzecia rzecz, brak umowy. Po co mi umowa, to ktoś jest znajomy i tak dalej. Ja wiem, że umowa w 100% Wam nie zagwarantuje niczego, ale umowa jest po to, żeby było określone, jaki jest zakres tych prac, jaki jest harmonogram wykonywania tych prac i w jakich transzach macie płacić. To są te trzy takie elementy. I czwarty element, który się z tym łączy, to jest właśnie brak płatności w ratach. Czyli spotykam się z takimi sytuacjami, że ekipa nie zrobiła czegoś, a wszystkie, całą kwotę miała zapłaconą. I to jest duży błąd, bo no musicie mieć super świetną ekipę, to musicie naprawdę mieć kogoś, kto, nie wiem, jest od Was z rodziną, chociaż z rodziną też już nie bywa, żeby całość jak gdyby zapłacić w przód, dlatego że Wy nie macie gwarancji, że ta osoba jak gdyby to wszystko wykona. Z płatnościami też jest taka sytuacja, że warto by było ustalić, czy ta osoba, czy ta ekipa będzie kupowała za Was pewne produkty, takie jak farby, nie wiem, płytki, panele, grzejniki i tak dalej. Bo jeżeli okaże się, że Wy ciągle wpłacacie te pieniądze i nie daj Bóg ta ekipa po prostu, no nie wiem, zniknie z tymi pieniędzmi, no to nie dosyć, że straciliście na remoncie, nie daj Bóg, remont jest źle zrobiony, to jeszcze nie ma tych pieniędzy. I tu się u mojej przyjaciółki coś takiego właśnie wydarzyło i nie tylko. Mieliśmy bardzo negatywne doświadczenia. Wydawało się, że ta osoba jest bardzo taka sumienna, słowna. Najprawdopodobniej miała jakieś problemy. Ja chyba z pół roku w ogóle nie spałam. Tak się przejmowałam tym, co się stało też i u mojego klienta i u mojej przyjaciółki. Pieniądze zostały zabrane właśnie i jak dzwoniliśmy do instalatorów, się okazało, że nigdy do nich nie dotarły, czyli grzejniki nie zostały kupione i tak dalej, i tak dalej. I to mnie też nauczyło, że no nie można wszystkim ufać, a z drugiej strony ja się zawsze zastanawiam, co można zrobić w takiej sytuacji, czy można było coś przewidzieć.
ale ludzie się po prostu zmieniają. Czyli robiliśmy z kimś na przykład remont, bo akurat z tą osobą robiliśmy już wcześniej remonty i nie mieliśmy żadnych problemów. I nagle coś się stało, tak? Niektórzy mają jakieś problemy ze zdrowiem, niektórzy z alkoholem, jakieś są wypadki losowe, słuchajcie, samochody, nie wiem, dostawcze ukradzione, coś się dzieje pracownikowi i tak dalej. I nagle ten cały proces, ten nasz idealny plan się rozwala. Dlatego spisujcie tu umowy, naprawdę jest ileś wzorów w internecie. Możecie też się zgłosić po konsultację do prawnika, czyli wziąć jakąś umowę i poprosić, żeby on to określił. Ale jeżeli zadacie te pytania po kolei, ja zresztą za chwileczkę będę tutaj jeszcze o tym mówiła, to minimalizujecie to, czyli musicie z tym wykonawcą porozmawiać. I teraz piąty taki błąd to jest brak ubezpieczenia od wszystkich ryzyk. Nie wiem, czy wiecie, ale możecie ubezpieczyć się na całą kwotę remontu właśnie od wszystkich ryzyk. Czyli jeżeli wydajecie, nie wiem, 300 tysięcy na cały remont, możecie się ubezpieczyć. Trzeba to dobrze oszacować, żeby nie było nadpłaty albo tam niedoszacowania, to się jakoś nazywa. Słuchajcie, zaraz chwileczkę Wam to sprawdzę. Jak to się nazywa? To jest niedoubezpieczenie i nadubezpieczenie, żebyście później na przykład przy ewentualnych jakichś tam problemach nie dostali o wiele mniej pieniędzy niż zapłaciliście to ubezpieczenie. Ale tutaj się odnoszę do tego, żebyście jednak skonsultowali się z osobami, które się na tym świetnie znają i się znają właśnie na ubezpieczeniach domu i zwrócili uwagę na to, żeby się dobrze ubezpieczyć, dlatego że nigdy nie wiadomo, kiedy nam się coś stanie, jakiś wężyk strzeli i tak dalej. Ubezpieczajcie się w ogóle też od zalania nie takiego ogólnikowego i czytajcie koniecznie umowy. Ja wiem, że to może jest nudne i tak dalej, ale ja się spotkałam z takimi sytuacjami, że umowa była od zalania i było zalanie, a pieniędzy nikt nie dostał, dlatego że są różne rodzaje zalania. Jeżeli macie na przykład właśnie wężyk w zmywarce, w pralce i on Wam gdzieś się odczepi i nie jest to, nie jest osobna klauzula w tej umowie ubezpieczeniowej, no to po prostu nie dostaniecie tych pieniędzy. Dlatego jeżeli już wydajecie te pieniądze na ubezpieczenie tego domu, nie wiem, 700, 1000, 2, 3, 4 czy 5 tysięcy, to staracie się sprawdzić tą umowę. Ja tutaj słyszałam od znajomych, z którym projektowałam historię pani, która ubezpieczyła dom, zapłaciła 3000 za ubezpieczenie domu, po czym ten dom spłonął i ona nie dostała nic. Nie przeczytała tej umowy, nie wiedziała od jakich pożarów, że tak powiem, od jakich tam skutków jest to wszystko zrobione i nie dostała tych pieniędzy i po prostu nie miała nic. Więc nawet jeżeli musicie wydać 1000 czy ileś, to jest mała kwota w stosunku do całego remontu. Ja to też powtarzam, jeśli chodzi o same usługi projektowe, że one nam się zawsze wydają takie mega drogie i że musimy tam kilkanaście tysięcy zapłacić za projektanta, ale tak naprawdę to jest, jak Wam ostatnio opowiadałam, to jest 1% całej tam inwestycji, czyli to jest bardzo mało, a my będziemy tam mieszkać bardzo długo i będziemy tam żyć, więc zwracajcie na to uwaga. I teraz, co może Wam pomóc w ogóle w wyborze takiej ekipy? Możecie oczywiście zrobić sobie casting, zapytać kilka osób, ale tu są takie ważne rzeczy, które Wam zaraz przeczytam, które mają znaczenie. Czyli jeżeli się spotykacie z taką ekipą, czy on coś mierzy, możecie zobaczyć, czy on coś notuje, czy szczegółowo ogląda to wnętrze, czy daje jakieś wskazówki, co można zrobić, co nie, co jest dobrze zrobione, a co nie, bo może macie na przykład mieszkanie w stanie deweloperskim. Czy on twierdzi, że tego się nie da zrobić, co wymyśliliście? Czy bardziej jest otwarty, elastyczny i szuka rozwiązania? Bo ja się spotykałam też z takimi ekipami i słyszałam tak, pani, to się nie da tego zrobić, nie? Pani, co pani tutaj wymyśla? To jest niemożliwe. Ja mówię, jak jest niemożliwe, jak było na moich tam 10 budowach zrobione i tak dalej. Więc takie jakieś negatywne podejście, że się nie da, że nie można i tak dalej, powinna Wam się jakaś lampka zapalić, bo ten ktoś będzie chciał pod siebie to zrobić, tak? Czyli skasuje Was może tyle samo, co inni, ale będzie szedł po najniższej linii oporu. Czyli jeżeli to będą rzeczy, które są jakieś, będą się wydawały tej osobie jakieś dziwne, Wasze jakieś tam fanaberie i nie będzie chciała tego zrobić, to de facto na końcu nie będziecie zadowoleni. Oczywiście takie osoby mają większe doświadczenie i może to, co wymyśliliście, jest niewykonalne, tak? Albo rzeczywiście nie ma sensu, ale na ten temat trzeba porozmawiać, a nie, że po prostu ktoś nas skreśla, to tego się nie da i koniec. Ważną rzeczą to jest, czy dotrzymuje słowa, czy odbiera telefon. Oczywiście na początku wszyscy odbierają, ale możecie to sprawdzić za pomocą oferty. Ile dni czekacie na ofertę, czy musicie się przypominać, czy w ogóle ktoś da Wam ofertę. Ja się spotykam z czymś takim, że zgłaszają się do mnie osoby, które chcą robić jakieś projekty, realizować projekty wnętrz,
i piszą, dzwonią, ale oferty nie robią. I to jest w ogóle abstrakcja. I to jest w każdej dziedzinie. Nie tylko ekipy remontowe, ale również meble, lampy i tak dalej. Kiedyś miałam taką sytuację, że szukałam firmy, która na bardzo duże inwestycje zrobi systemy na okna. I wiecie, że wszyscy tam się reklamowali, chcieli. Jak poprosiłam o ofertę, to na 10 firm jedna mi tylko dała. A reszta w ogóle albo nie odpisała, albo powiedziała, że nie da rady i tak dalej. I tam nie było jakichś ani ograniczeń finansowych, ani terminów jakichś strasznych, a mimo to po prostu nie chcieli. Czasami mam wrażenie, że w Polsce ludzie nie chcą zarabiać kasy. Ale nie wiem, dlaczego tak jest. Nie wiem, jakie wy macie w ogóle na ten temat zdanie. Oczywiście nie twierdzę, że każdy powinien z każdym pracować. To już powinniście się o tym dowiedzieć z moich poprzednich live'ów, ale no, było to dziwne. Możecie też zapytać o zniżki, rabaty na jakieś materiały, jak wykonawca to kupuje, czy może jakieś z tymi zniżkami się z Wami podzielić. Jest to bardzo indywidualne, ale możecie o to oczywiście zapytać. Pan już widelec, będziecie mieli coś taniej. Pamiętajcie, że podłogi, drzwi, schody, one mogą być na 8% VAT-cie sprzedawane, jeżeli bierzecie z usługą montażu. Więc nieraz warto po prostu na ten temat porozmawiać i zapytać się wykonawcy, czy on Wam takich rabatów udzieli. I teraz tak, wybór ekipy remontowej i kolejność działań. Pierwszy krok to jest wysłanie zapytania do znajomych z prośbą o ekipę remontową. Jeżeli to nie przyniesie skutków albo chcecie mieć większy wybór, piszecie maila, piszecie ogłoszenia na Facebooku, piszecie na tych portalach, czy tam na tym portalu, o którym Ania pisze, czy o tym, o którym ja mówiłam. Trzecia rzecz to przygotowanie rysunku z wymiarami oraz lista zmian, jakie mają zostać wprowadzone. I to musi być w tych ogłoszeniach, w tych mailach zawarte, bo inaczej nie macie bladego pojęcia. To, na co zwróciłam uwagę, to, że każdy wykonawca wycenia inaczej pracę, bo bierze sobie z głowy inne wytyczne. Czyli jeżeli Wy szczegółowo nie zrobicie wytycznych, że to ma być zrobione, to tak naprawdę nie porównujecie tych samych ofert. Bo ktoś zakłada podwójne szpachlowanie, ktoś tam, nie wiem, potrójne, ktoś miał jakieś właśnie negatywne doświadczenia, że był led na ścianie, więc trzeba było 5 razy szpachlować. Niektórzy pewne rzeczy zrobią, niektórzy zapomną, niektórzy źle coś tam policzą i te oferty są tak naprawdę nie do porównania. I dlatego czasami one się bardzo mocno różnią. To jest jedna rzecz. A druga, będzie różnica w cenie pomiędzy ekipami remontowymi. Jeżeli każdą partię będzie robiła pojedyncza jakaś tam osoba, czyli na przykład elektryk od elektryki, ktoś tam od wodkanu, ktoś od paneli, ktoś od tam desek, ktoś od płytek i tak dalej, ale to na pewno Wam zwiększy długość pracy, no i też synchronizacja tych wszystkich ludzi będzie ciężka. Droższą opcją jest jedna ekipa, która ma wszystkich swoich pracowników bądź podwykonawców, która po prostu wchodzi i robi nam od A do Z. Gdzie jest jakaś osoba, która nadzoruje, pilnuje, przywozi różne rzeczy na budowę i ta praca może iść szybciej. Chociaż spotkałam się z taką osobą, która miała pełno tych ekip, nie ogarniała tych ekip, nie dostarczała materiału swoim wykonawcom i ciągle były problemy. Więc to była naprawdę mordęga współpraca, bo ciągle były jakieś pożary do gaszenia, tak? Ciągle coś było nie tak. I ci wykonawcy nie mogli robić, klienci dzwonili, że oni nie robią, ci mówili, że będą robić, szef mówił, że niby już tam jedzie, a w ogóle tam nie jedzie i nie był i nie dowiózł. Więc też, żeby się nie dać złapać właśnie, że ktoś po prostu nagaryna sobie tych zleceń za dużo, a później jest w stanie wykonać, lepiej wziąć kogoś, kto powie, no ja teraz tego nie zrobię, to jest niewykonalne. Aha, i jeszcze jedna rzecz. My myślimy, że dostajemy klucze i że za tydzień wchodzi nam ekipa. A sami w ogóle nic nie poświęciliśmy czasu na przygotowanie, czyli nadal nie wiemy, jakie płytki, panele, drzwi itd., itd. I oczekujemy, że ktoś nam przyjdzie i zacznie robić. Po pierwsze, my musimy się przygotować, to już mówiłam o tym, nie będę tego powtarzać. Ekipa nie siedzi i nie czeka na nas. Musimy ten termin sobie zarezerwować, dlatego zróbcie to z wyprzedzeniem, tak jak mówiłam właśnie w lekcji czwartej i w lekcji szóstej i w lekcji siódmej. Możecie wydrukować przykładowe zakresy prac remontowych oraz pytania do wykonawcy z tej książki. No Wy książki nie macie, ale ja Wam tylko pokażę, że w książce jest właśnie taka lista, którą ja wypisałam,
i która właśnie mówi o tym, co najczęściej jest robione, tak? Czyli na przykład ogólnie przygotowanie otworów drzwiowych pod konkretny wymiar zamówionych drzwi, położenie paneli, położenie deski, parkietu, płytek, jeśli to konieczne, zrobienie wylewki, zrobienie podkucia pod jakiś odpływ liniowy albo odpływ ścienny, zabudowy kartonowo-gipsowe do LED-ów, montaż stelaży podtynkowych, w kuchni na przykład wykonanie jakichś gniazd prądowych, jakiś wypustów pod profil LED-owy albo pod transformator. I taką listę powinniście mieć, co wy byście tam naprawdę chcieli, czyli po uzgodnieniu, ustaleniu, co tam ma być, to z tą listą powinniście iść do ekipy remontowej. Następnie wysyłamy prośbę do wykonawcy o przykładowy wzór umowy oraz oryginał bądź kopię ubezpieczenia jego firmy od błędów wykonawczych. Ekipy remontowe też mają takie ubezpieczenia. Mam nadzieję, że nie będziecie musieli tego wykorzystywać, ale lepiej współpracować z takimi osobami. Czyli jeżeli ktoś nie chce podpisać umowy, nie ma ubezpieczenia, no to się musicie 3 razy zastanowić. Naprawdę musicie mieć super... Jak nie ma żadnych zobowiązań, można zniknąć i... Nawet jak jest umowa, to można różne rzeczy zrobić. Spotkanie na budowie, omówienie poszczególnych prac, prośba o zrobienie wyceny na podstawie dokumentacji przekazanej wykonawcy i listy prac niezbędnych do wykonania. Jeżeli on Wam jeszcze podpowie, drodzy Państwo, tu można zrobić jeszcze to, albo to, albo to, no to możecie tego posłuchać, możecie poprosić o wycenę, albo poprosić, że ma być wycena na całość plus jeszcze tam te kilka rzeczy, które chcielibyście, żeby były wykonane. Cześć Justyna, widzę, że udało Ci się dołączyć, później najwyżej sobie zobaczysz od samego początku. Ja tutaj mam taką małą infograficzkę, którą Wam przygotowałam. Zaraz Wam włączę. Tylko muszę się wyłączyć. Okej, zaraz będę tutaj. Zrobię się troszkę mniejsza. Dzisiaj mam strasznie suche cały czas powietrze w tym biurze, nie wiem. Okej. Powinniście teraz widzieć mój ekran. To jest lista spraw do załatwienia z wykonawcą. Czyli ustalenie zakresu prac remontowych, czyli jak będzie, z czego się będzie składał remont i tak dalej. Wskazanie terminu wykonania poszczególnych prac, to powinno być, słuchajcie, na umowie. Ustalenie płatności po każdym etapie. Określenie wynagrodzenia za prace dodatkowe. Jakie to mogą być prace? Do tego etapu trzeba się przygotować. I tutaj chodzi o to, ja Wam kilka przykładów dam. Kiedyś robiłam remont, to było, nie wiem, z 7 lat temu, albo 6. I było określone, ile będzie ten remont kosztował. Była oferta, była umowa, wszystko było fajnie ustalone. I, aha, bo Wy mnie nie widzicie teraz. Ja tutaj zniknęłam troszkę, może tak zrobię. A w sumie po co mam, macie mnie widzieć, dobra? Jeszcze raz. I zaczęły się jakieś rzeczy takie nieprzewidziane robić na tej budowie. No i teraz ten wykonawca się pytał, czy to ma robić, no ma robić, ale wykonawcy właśnie też popełniają mnóstwo takich błędów, że oni tego nigdy nie wyceniają, tylko na końcu nas zaskakują, po prostu jesteśmy zaskoczeni, nie? I potencjalnie sobie myślimy, no dobra, no to 200, tam 500, jakoś to będzie. I płacimy 30 tysięcy, nagle się okazuje, że jeszcze dodatkowe 10. I my jesteśmy na przykład absolutnie nieprzygotowani na to. No i zaczynam mówić, no ale jak to możliwe, ile? Zaczynam się wykłócać, zaczyna być problem z tym wykonawcą. Wykonawca może nam zniknąć, może nam nie zrobić i tak dalej, i tak dalej. Słuchajcie, wina zawsze leży po dwóch stronach. Proście, dopytujcie się. Ja wiem, że wykonawca powinien Wam to powiedzieć, powinien wysłać oficjalnie pismo. No w ogóle to powinno być w aneksie, no ale już nie spodziewajmy się, że będzie ten aneks. Ale ustalmy, że na przykład tą rzecz, którą tam trzeba zrobić, kosztuje tyle i zaakceptujcie to pisemnie. Z drugiej strony, klienci w trakcie remontu zaczynają zmieniać i to jest najgorsze, co można robić. I później, jak coś jest nie tak, to całą winą chcą obarczyć za te błędy wykonawcę. To też jest błąd, słuchajcie. Jeżeli Wy coś w trakcie zmieniacie, to, no to są dodatkowe koszty jakichś materiałów, czasu. Nie wszystko da się zrobić. Na początku na przykład się zgodzi, żeby to zrobić, ale później sprawdzę i myśli sobie, no to jest wykonalne albo to jest
rozwiązanie kiepskie, no nie powinno się tak robić. I zaczynają się jakieś tam problemy, czas się wydłuża, on ma już jakieś zobowiązania, ten wykonawca gdzieś musi już iść, my się niby na to zgadzamy, bo on nam mówi, że gdzieś pójdzie, ale nam się wszystko wydaje, że jak o tydzień nie damy, że tydzień nie damy odpowiedzi, to tylko o tydzień będziemy mieli dłużej ten remont. To jest nieprawda, dlatego że on wtedy, ten wykonawca, musi iść na inną budowę, tam jakieś zobowiązania, zaczyna coś tam robić i nagle przychodzi nam po miesiącu, przestaje odbierać telefony, bo zaczynamy go tam męczyć i tak dalej. Więc kij ma, słuchajcie, dwa końce, ustalajcie to wcześniej, a jeżeli cokolwiek już tam wymyślicie, no to zapytajcie się, ile to wydłuży cały proces, jak gdyby, remontowy i ile będzie to dodatkowo kosztowało, żebyście później byli przygotowani na te koszty. Kolejna rzecz to jest wyznaczanie kar za nierzetelne wykonanie pracy lub opóźnienia. I, no i na końcu jest podpisanie umowy. Słuchajcie, no ogólnie z tymi karami jest tak, że no niektórzy wykonawcy nie będą chcieli Wam podpisać umowy. To już Wam gwarantuję. W ogóle niektórzy nie będą chcieli podpisać tej umowy. Więc jeżeli chcecie mieć jakieś poczucie tego bezpieczeństwa i już Wam się jakaś lampka zapala, że coś jest nie tak, to po prostu poszukajcie kogoś innego. Jeżeli ktoś wie, jak robi, jest w stanie oszacować, co więcej, może w umowie napisać dłuższy termin. Nie musi Wam obiecywać czegoś, co jest niemożliwe. Jeżeli macie, nie wiem, 300-metrowy dom i ktoś Wam mówi, że to zrobi w miesiąc, no to jest absolutnie niemożliwe, tak? Żeby tylko Was jak gdyby pozyskać, a później będzie z Wami siedział w Waszym domu 6 miesięcy. To poproście, żeby podał realny termin. Lepiej nieraz zrobić coś dłużej, dobrze, niż po prostu obiecywać jakieś niestworzone historie, ale tak czy siak wszystko powinno być no, spisane, tak? Powinno być w tej umowie, więc tutaj uczulam i zwracam uwagę na to, żeby ta umowa była jakaś dobra. Może te kary nie muszą być jakieś tam wysokie. Prawda jest taka, że prawo polskie mówi, że jeżeli wykonawca zrobił Wam coś źle, no to on musimy mu pozwolić na to, żeby on przyszedł i to poprawił. Jeżeli jest sytuacja taka no, niezaciekawa i my nie chcemy, żeby on poprawiał, no to jak gdyby sami sobie zamykamy drogę, tak? I wtedy musimy wziąć nowego wykonawcę, musimy się zgłosić do sądu, to są ileś lat walki i tak dalej. Bardzo często są to osoby niewypłacalne, czyli my się sądzimy, płacimy dużo pieniędzy, więc róbmy wszystko, co się da, żeby tego uniknąć, chociaż tak jak mówię, nie zawsze się da tego, to wszystko przewidzieć i że ten wykonawca zrobi nam wszystko dobrze. Ale starajmy się, żeby to nie wynikało z naszej winy i żeby się naprawdę do tego przyłożyć, tak? Bo tak jak mówię, jeżeli jakaś sytuacja życiowa się u tych ludzi zmieni, cokolwiek się odpukać złego stanie w życiu tych osób, no to my zostajemy z rozwalonym remontem i musimy szybko szukać kogoś innego. Porozmawiajmy, podpiszmy umowę i miejmy ten harmonogram prac i żeby to wszystko fajnie działało i żeby nie było żadnych problemów. Dajcie znać mi, czy macie jakieś pytania. Ja sobie jeszcze zobaczę na moją listę tych najważniejszych rzeczy, o których chciałam dzisiaj powiedzieć. Dzisiaj sprawnie mi dosyć poszło. 5 błędów omawiałam, tak? Najczęściej, które były popełniane. Jak znaleźć wykonawcę? Jakie pytania mu zadawać? Co wpisać w ogłoszeniu? Jak się do tego przygotować? Czyli o tym już mówiliśmy. I teraz jeszcze... jeszcze jedna ważna rzecz. Jak uniknąć niepotrzebnych kosztów współpracując właśnie z ekipą remontową? Jeżeli macie dom, mieszkanie od dewelopera i chcecie je odebrać, to nie odbierajcie tego samodzielnie, przecież wy się na tym nie znacie. Zatrudnijcie sobie nadzorcę budowlanego, który przyjdzie z Wami i pokaże wszystko, co jest źle zrobione. Deweloper będzie musiał w ciągu tam 30 dni Wam odpowiedzieć, chyba kolejne 30 dni zrobić jakieś tam poprawki i to Wam wygeneruje zaoszczędzone pieniądze, bo jeżeli Wy odbierzecie i coś będzie źle zrobione, to za te wszystkie błędy, które powinien tak naprawdę w swoich kosztach poprawić deweloper, będziecie Wy musieli zapłacić ekipie remontowej. I to są czasami bardzo duże koszty, więc tutaj warto, żeby ta osoba Wam pomogła. I teraz, jeżeli nie chcecie wziąć nadzorcy, bo jest Wam, nie wiem, za drogi i tak dalej,
chcecie też zaoszczędzić, no to możecie też poprosić tą osobę z tej ekipy remontowej, tak? Czyli jeżeli macie zaprzyjaźnioną ekipę remontową, możecie poprosić tego szefa i powiedzieć mu, słuchaj, ja mam odbiór, może ty byś przyjechał, czy to będzie kosztowało i tak dalej. Bardzo często wam mogą powiedzieć, że to nic nie będzie kosztowało i że to będzie w ramach jak gdyby współpracy. I te osoby naprawdę widzą o wiele więcej i wtedy one nie będą musiały tego robić, tylko wy. Jaki jest minus w ogóle sytuacji, że odbieramy to mieszkanie i nagle się okazuje, że coś jest nie tak, bo nie wiem, nadzorca budowlany zobaczył, że coś jest nie tak, albo ekipa. No to, że jeżeli mamy świetną ekipę i ona jest umówiona na 1 września, a nam się okazuje, że do poprawienia jest jeszcze to i że deweloper ma jeszcze na to 30 dni i że on tam może nam to zrobić na 30 września, no to ta ekipa nam znika. I niektórzy czują się tacy przyciśnięci do muru i chcieliby, i dlatego z tego rezygnują, machają ręką, jakoś tam zapłacą i tak dalej. Ale znowu, nie wiemy, jakie są koszty. Nie zapytają się, jakie są koszty, nie ma tych wszystkich wytycznych i nagle się okazuje, że to jest na przykład 50-60 tysięcy, a my byliśmy przygotowani na 30. I też jesteśmy zdziwieni. Naprawdę, słuchajcie, to nie jest tak skomplikowane. Wy nie musicie się na tym znać, ale możecie sobie krok po kroku się do tego przygotować i sprawić, żeby ta współpraca była milsza. Też możecie zwrócić uwagę na same podstawowe rzeczy, jak to osoba wam odpowiada, czy odbiera od was telefony, czy odpisuje na maile, czy w ogóle jak lubicie kontakt mailowy, to sprawdźcie, czy ta osoba w ogóle siedzi przy mailu. Bo jeżeli ta osoba pracuje od rana do nocy, to ona nie będzie wam odpisywała na maile, nie? To będzie po prostu problem. Czy to jest osoba, która tylko zarządza tą firmą i pilnuje? No różne mogą być konfiguracje, ale macie sobie dopasować tą ekipę pod siebie, no i im więcej czasu macie na ten remont, im wcześniej możecie to wszystko zaplanować i przewidzieć, no tym jesteście na wygranej pozycji, tak? Bo macie większy wybór, nie jesteście przymuszeni do tego, żeby szybko decydować i podejmować decyzje pod wpływem emocji, bo to jak wiadomo różnie bywa. Cześć Krzysztof, cześć Beata. Słuchajcie, dajcie mi znać, czy macie jakieś pytania? Czy czegoś byście chcieli się konkretnie dowiedzieć? I możecie mi tutaj napisać. Zwróćcie uwagę też o tych, ubezpieczcie się i jak możecie, porozmawiajcie z kimś od ubezpieczeń. Naprawdę przeczytajcie też to ubezpieczenie. Co on zawiera, od czego jest, nie? Dużo osób na przykład kupuje ubezpieczenie, bo musi, bo ma kredyt, tak? Ale nikt nie czyta, co tam jest. I im się wydaje, że jak mają ubezpieczenie, to jak tam, nie wiem, ten dom zniknie, to nie dostaną pieniądze. To tak nie działa, nie? Przeczytajcie dokładnie, co tam jest napisane. Jeżeli kończy się remont i nagle dochodzi do zalania, miałam też taką sytuację, 3 osoby miały klucz, najprawdopodobniej sąsiadka odkręciła wodę, policja nic nie mogła zrobić, bo nikt nie był podejrzany, w łazience był dekoracyjny grzejnik z pięknym zaworem, i pracownik wykonawcy nie zabezpieczył zaworu przed pójściem do domu, a zdjął ten grzejnik, zdjął ten zawór, bo nie chciał go uszkodzić, bo grzejnik taki malutki kosztował tam, nie wiem, 6 tysięcy. I remont, już prawie wszystko było zrobione i woda zalała całe mieszkanie. No i słuchajcie, dramat na kółkach, tak? Osuszanie i tak dalej, ale to już zawsze pozostaje jakiś tam niesmak i jakieś tam negatywne emocje. Można by było tego uniknąć. Oczywiście to powinno być zabezpieczone i też teoretycznie dlaczego ktoś odkręcił nie swój zawód, tak? Ale jakby było to ubezpieczenie takie pełniejsze, to można by było więcej tych pieniędzy też odzyskać. Z drugiej strony wykonawca też powinien być ubezpieczony, żeby móc tego ubezpieczenia jakieś koszty pokryć, jakieś swoich błędów, bo naprawdę nigdy nie wiemy, co się może wydarzyć. Także weźcie to też pod uwagę. Agnieszka, jakieś pytania? Ania? Justyna? Pani Karolina już jest chyba po remoncie. Nie wiem, czy ona teraz ogląda, czy nie. Też się może podzielić swoimi refleksjami. Zapraszam na grupę Urząd Swoje Mieszkanie z Agnieszką Pasiek-Adamek. Można tam powiedzieć i pokazać swoje przykłady, jakieś case'y, na co zwrócić też uwagę, żeby uczulić innych, żeby po prostu zniwelować to, no bo dom jest dla nas, czy to mieszkanie, to jest najważniejsze miejsce, do którego wracamy, to ma być azyl, to ma być przyjemność, to jest miejsce, gdzie spotykamy się z przyjaciółmi, gdzie chcemy
czuć się fantastycznie, tak naprawdę dobrze. A często jak słucham opowieści, to ten remont to jest po prostu jakiś horror, tak? Jakbyśmy oglądali jakiś straszny film w telewizji i chcemy, żeby on się ten koszmar nocny już skończył, żebyśmy się obudzili. A wcale tak nie musi być, nie? Tylko, że często na własne życzenie sobie to sami fundujemy, bo właśnie wydaje nam się, że jakoś to będzie, wszystko będzie dobrze i tak dalej. I nie ustalamy tych warunków, nie dajemy tych wytycznych, nie ubezpieczamy się i później mamy różne takie sytuacje nieciekawe. Dzisiaj kręcę strasznie dużo głową. Okej, okay. Ja Wam dzisiaj dziękuję. Piękna pogoda jest. Muszę się podzielić jeszcze jedną refleksją. Kilka miesięcy temu, to chyba było w lutym, tak sobie myślałam, że ja bym chciała, żeby mieszkać jakby we Włoszech, żeby było tak ciepło, pięknie jak we Włoszech, no ale żeby mnie otaczali Polacy. Wiem, niektórzy mogą się zdziwić w ogóle, że Polacy to marudzi, w ogóle nie wierzą w siebie i tacy hejterzy i tak dalej, i tak dalej. A ja jednak kocham ten nasz piękny kraj, naszych tutaj współbraci, że tak powiem. I tak mi się strasznie zamarzyło, że było tak ciepło, pięknie jak we Włoszech. No i oczywiście myślałam, że to jest wiadomo, nierealne, no mieszkamy w Polsce, nie da się we Włoszech. A od maja mam Włochy i jestem po prostu tak przeszczęśliwa w mieszkaniu, w którym mieszkam. Zresztą się tam przeprowadziłam w lutym do nowego mieszkania. Po prostu jestem zachwycona i naprawdę wiem, jak olbrzymi wpływ ma na mnie otoczenie, słońce, odpowiedni układ domu, żeby było, nie wiem, od południa, wschodu, żeby były duże okna, wielki taras, żeby po prostu mieć te fajne rzeczy wokół siebie, żeby dobrze się czuć. No i żeby to zrobić, to po prostu trzeba współpracować, nie traktować tego wykonawcę jako wroga, tylko przyjaciela, ale też dobrze go wybrać. Tak jak w partnerstwie, nie każdy jest dla nas, nie z każdym pójdziemy na kolację, porozmawiamy, nie z każdym na imprezie na przykład rozmawiamy, tak? Wybieramy sobie tych ludzi i tak samo możemy wybrać sobie wykonawcę i na pewno znajdziecie kogoś, kto Wam pomoże i umili Wam życie. Cześć Beata. Justyna ma pytanie. Czy jest sens robić wstępną wycenę remontu mieszkania, zanim powstanie projekt wnętrz? Dodam, iż mieszkanie jest do całkowitego remontu. Tak, Justyna, ma sens. Dlatego, że wtedy już się przygotujesz na jakieś koszty, bo wszystkiego nie oszacujesz, jeżeli nie powiesz dokładnie, co chcesz, ale jeżeli on przyjedzie i na przykład ty mu powiesz, że będzie do wykrucia cała elektryka, że do zmiany jest cała wodka, że pokażesz zresztą mu, co jest i on zobaczy, że jest szpachlowanie, malowanie, tynkowanie, że trzeba, nie wiem, wyrównać sufity i ty na przykład zakładasz, że on to wyszpachluje, on ci powie, że tam jest tak krzywo, że musi na całej ścianie, w suficie położyć płytę kartonowo-gipsową i że to jest mniej więcej taki koszt, no to jeżeli on będzie miał rzut, to on z metrów kwadratowych wyliczy ci podłogi, ściany, sufity, drzwi zawsze się obrabia, czyli obróbkę drzwi może zrobić. Może policzyć ogólnikowo płytki do samego sufitu i najwyżej później odejmie cenę za położenie płytek, tylko nie wiem, w części kabiny prysznicowej. Ale ty będziesz miała już rząd wielkości ceny i jeżeli się okaże, że ta cena jest kosmiczna i będziesz chciała iść do kolejnego, no to będziesz już wiedziała, że dla ciebie to jest nieosiągalne. Ale jak się okaże, że kilku kolejnych wykonawców podobnie to wycenia, no to musisz się przygotować na takie koszty, no bo jeżeli będziesz szukała teraz najtańszego, no to za cenę jakości, za cenę czasu, tak? Ja miałam takie doświadczenia z panem, który 47 metrów robił 6 miesięcy. I pamiętam, że wyjechaliśmy na wakacje na 2 tygodnie i tam już była końcówka. I on mówi, tak pani, wszystko będzie zrobione. To była praca tam, nie wiem, na 3 dni, max tydzień. My przyjeżdżamy po 2 tygodniach i tam praktycznie, no nie wiem, nic się nie posunęło, ale przez telefon opowiadał, co on tam już nie zrobił, tak? Płytki obszczerbione, niewłaściwa płyta do cięcia płytek. To też, zobaczcie, cena skąd się bierze. Jeżeli ktoś, nie wiem, bierze 3 dychy za położenie płytek, a ktoś bierze 150 zł za metr kwadratowy położenia płytek, no to pytanie, na jakich sprzętach oni pracują, tak? Jeżeli mamy płytkę gresową, ona jest gruba, musi być specjalnie docinana, żeby była idealnie jak igła przycięta, to zupełnie inna maszyna może być do płytek 30x30. Ja miałam kiedyś taką sytuację, że klientka do mnie dzwoni, że wykonawca mówi, że te płytki, co wybrałam, to są gówniane. Cytuję. No, że są beznadziejne i że one się będą brudzić i że w ogóle nie, no w ogóle są fatalne. I on, że tutaj proponuje, on ma takie piękne płyteczki 33x33,
Super, tanie, świetnie, one będą lepsze. My wybraliśmy płytki jakieś tam większe formy, to już teraz nie pamiętam, czy to był 60 na 60, czy większe. No i co się okazało? On zrobił wstępną wycenę, założył jej najtańsze płytki, założył jej najtańszą cenę za metr kwadratowy położenia, cięcia i tak dalej. Nie miał maszyn, żeby w ogóle te gresy przecinać, bo to było z 10 lat temu. I po prostu zaczął jej wciskać jakieś tam kity, tak? Nieprawdę mówić na temat właśnie tych płytek, żeby to zrobić. I ta osoba miała wycenę od drugiego wykonawcy, z którym ja się spotkałam, który miał o wiele wyższą cenę za cały remont. Oczywiście pani klientka wybrała sobie tego najtańszego wykonawcę, a później się dowiedziałam, że był kolejny i kolejny, dlatego że fugi były źle położone, płytki były źle położone, on nie mógł tego przecięć i tak dalej. Więc też warto sprawdzić, tak, dowiedzieć się, czy ta osoba ma doświadczenie, czy robiła na takich materiałach i pracowała, no bo później co, będziecie kupowali od nowa płytki po kilka tysięcy, kilkanaście tysięcy i wszystko kładli od nowa? Wydaje mi się, że to nie ma sensu, tak? Ponad 100 metrów kamienica. No ponad 100 metrów kamienica, jeżeli by byłaby w stanie deweloperskim, to w Poznaniu wykonawcy mogliby ci za kompleksowe zrobienie z przeróbką jakiejś tam instalacji częściowo wodkami i tak dalej, zażyczyć sobie pomiędzy 45 a 65 tysięcy złotych, moim zdaniem. Jeżeli się okaże, że cała instalacja jest do wyprucia, że masz jakieś dodatkowe piece, że coś jest nie tak tam jeszcze z wodą, z rurami i tak dalej, plus okna, parapety, grzejniki, to może być jeszcze więcej. Żeby było taniej, musielibyście wziąć kogoś z prowincji, kogoś tańszego, bo jest tańszy z reguły, kogoś, kto ma małą firmę, sam pracuje od rana do wieczora, ojciec, syn, firma rodzinna, jakieś takie zależności. Albo każdy podwykonawca jest osobna też, nie? Ale to wydłuży Wam cały proces remontu. Justyna, nie wiem, czy Ci odpowiedziałam, czy byś jeszcze chciała to doprecyzować, to najwyżej daj znać. Ja wiem, że to jest dużo. Wszystkim się wydaje, że za 20 tysięcy ktoś to zrobi. Nie da rady. W kamienicy w ogóle są gigantyczne koszty, bo jak masz stan deweloperski, to robimy jakieś przeróbki i robimy wszystko od nowa. Jeżeli mamy coś starego, to bardzo często trzeba wywieźć meble, skuć ściany, skuć jakieś tam posadzki, sufit i tak dalej. Mnóstwo rzeczy jest nieprzewidzianych, czyli ktoś nam szacuje, że to będzie tyle i nagle się okazuje, że rura jest źle zrobiona. Oczywiście tak w stanie deweloperskim też tak może być. U mojej przyjaciółki w nowym bloku szczeliła rura, nikt o tym nie wiedział, ciągle było jakieś zalewanie, sąsiedzi do niej przychodzili, że są zalani. Ona była ubezpieczona, tam z ubezpieczenia to szło, ale ciągle płaciła to ubezpieczenie, ciągle były jakieś tam rzeczy. No i okazało się, że rura była nieszczelna w pionie i trzeba było nowiutką łazienkę całą skuć i robić od nowa, tak? Dlatego ubezpieczcie się, żeby później mieć za co robić ten remont. Pewne rzeczy nie przeskoczymy i nie przewidzimy. Okej. Justyna pisze, że tak, dzięki. Wszystko do skucia. No, lepiej nawet później to zrobić, ale precyzyjnie i dobrze, tak? No, żeby po prostu nie oszczędzać na tej kipie, no bo to ona ma to zrobić dobrze. To tak samo, jak ja zawsze się śmieję, że wszyscy chcą rabat od architekta, no ale przecież od niego to wszystko zależy, jak to będzie wyglądało, czy to będzie się mieściło w budżecie. Tak jak na przykład my pracujemy na budżecie, to wszystko musi w budżecie się trzymać, a im mniejszy budżet, tym musimy więcej pracy w to włożyć, żeby wszystko było idealne, czyli żeby był efekt wow, żeby wszystko mieściło się nam ładnie w Excelu, żeby to zrobić tam na czas, żeby to później synchronizować te wszystkie zakupy i tak dalej. I to my jak gdyby pozwalamy oszczędzać i zmieniać tą rzeczywistość, nie? Więc takie oszczędzenie na nas jest takie trochę takim strzałem w kolano, nie? Ja zawsze się pytam, to czy ja mam mniej czasu poświęcić na ten projekt niż normalnie, tak? Mam coś tam okroić. I tak samo zadajcie sobie pytanie z wykonawcą, nie? Żeby też go tak bardzo nie cisnąć. Oczywiście zawsze można zapytać się o jakieś promocje, rabaty, negocjacje i tak dalej. Tylko żeby nie było tak, że on będzie miał takie poczucie, że coś jest, że ma za mało i tak dalej, żeby po prostu dobrze wam to zrobił, nie? Raz, a porządnie i bez poprawek. No jak macie też umowę, to macie też jakąś gwarancję, tak? Na właśnie jakieś tam poprawki. Coś może wam wyjść na przykład po pół roku, nie? I dlatego lepiej tą umowę podpisać i pewne rzeczy zrobić. Też was uczulam, jeżeli budynek jest nowy, to może zacząć wam pękać.
I to nie będzie zależne od wykonawcy, tak? Bo ja się też spotkałam z czymś takim, że pęka sufit i wykonawca ma przyjść, robić poprawki i tak dalej. Oczywiście większość przychodzi i coś tam robi, ale jeżeli budynek pracuje, to te wszystkie rzeczy do 2 lat mogą wyjść i wtedy najlepiej zrobić remont, położyć jakąś siatkę, jakąś tam frizelinę, coś tam zabezpieczyć i żeby zrobić odległość pomiędzy tym sufitem a tym materiałem, żeby nie było więcej tych pękań. Lepiej się robi coś, co nie jest takie świeże i ileś czasu już stoi, bo wtedy można przerobić, no chyba, że to jest stara kamienica, no to tam z kolei się wszystko sypie, tak? Czyli jak robiliśmy kamienicę, to ze ścian sypie się piasek, wychodzi słoma, nie wiem, jakie Justyna masz doświadczenia, ale no różne są rzeczy, tak? Różna jest ta cegła, różne są doklejki, masy, którymi było szpachlowane, a taki hicior to 6 posadzek. Czyli wysokość, bo w kamienicach jest najczęściej wysoko, ale podłoga była tyle razy kładzona jedna na drugą, czyli najpierw była deska, później była jakaś tam wykładzina, później było linoleum, później był panel, później coś. I jak wykonawcy się zaczynają remont i zaczynają skrobać, to się okazuje, że na przykład mamy 10 czy 15 cm wyższe pomieszczenie, bo tyle jest na podłodze różnych niespodzianek. Okej, ja Wam bardzo dziękuję. Osoby, które chciałyby zrobić ten remont ze mną, gorąco zapraszam na mój kurs, jak urządzić samodzielnie, jak urządzić samemu swoje mieszkanie. Jeżeli nie stać jeszcze Was na kurs, albo jeszcze się tam wahacie i tak dalej, to zapraszam po książkę. To jest chyba najmniejszy procent. Za ułamek ceny macie całą tą moją wiedzę spakowaną. Życzę miłego dnia i do zobaczenia następny wtorek. I oczywiście zapraszam wszystkich grupowiczy Urządź Swoje Mieszkanie, Agnieszka Pasieka, Adamek na piątkowy live. Do zobaczenia.